pamiętaj na płocie, jak się pomylisz. Właśnie, mamy falenickie lamy. Falenickie lamy. W dzielnicy Wawer, warszawski Wawer. Ładne, przyjemne lamy, jest ich trochę. No uśmiechnij się troszkę, lama. No, gapcio, gapa. Co masz takie zęby duże? Gapa. O, już coś tam, karmienie będzie chyba. O, będzie karmienie. Będzie karmienie. Stado ruszyło. O, jak biegną. Jak biegną. Nie bój się. Idziemy zobaczyć karmienie. Alpaki, to nie, nie lamy, tylko alpaki. Falenickie alpaki. Zobaczymy, jak one tutaj są obsługiwane. Miłe zwierzęta. O, karmienie będzie. Co dostają? Marchewki? Nie, teraz mają taką swoją krawę podstawową. Aha. To są takie spasowane. Jasne, groszki. No. Jak dla psów coś jakiego, nie? Takie paleciki, nie? No tak. Ale to specjalnie dla tych alpak jest przygotowane? Tak, coś ogólnie dla Jasne. Alpak, nie? No co? Jedzcie, jedzcie. O, lubią jeść. Ale szumią. A ten jeden, co nie chce jeść? Zostały ostrzyżone ostatnio. Tak, jakoś tam chyba w kwietniu, bo w maju. No właśnie. Irmeta się zastanawia, co zrobić z tą sierścią. Jakoś je przerobić. Nikt chyba nie wymyślił. Była to taka mądra pani od Alpa, która nam powiedziała, żeby jaśni z tego robić, bo tego nie trzeba nigdzie wysyłać na przykład. Tu jest takie małe zoo. Małe zoo. Powerskie alpaki. Tutaj są przepiórki. Znoszą jaja, można je jeść nawet. Przepióreczki. O, strasznie małe ptaszki. Wydawało mi się, że przepiórki są większe. A to tak jak trochę większe od kurczaka. No i fruwają skubane. Ostatnio pawie. Z pawie skoczyły aż tam tak wysoko, że musiał alpinistę sprowadzać, żeby je ściągnąć, bo uciekły. Trochę płochliwe są te pawie. Nie, na YouTube'a wpuszczę. No to dobrze. Może będzie reklama? No i fajne pawie. Kolorowe. O. No i na razie tyle.